Z okazji Dnia Kobiet życzę, abyście odnajdywały w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich osobach siłę i piękno stworzenia, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach, widokach natchnienie, a w sobie miłość. Co jest przypisane kobietom, dar macierzyństwa, dar wychowania naszych dzieci, najpiękniejszy dar, jaki może człowiek osiągnąć, za ten piękny dar, za to wasze piękne macierzyństwo, pomoc i wychowanie naszych dzieci, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. W terenie gminy mamy kilka funkcjonujących kół aktywnych kobiet, kół gospodyń wiejskich. To jest też taka mała odskocznia, to jest wyjście na zewnątrz, poza mury z własnego domu i chęć spotkania się z drugą osobą. Głównie to, że panie są obecne niemal wszędzie, na różnych stanowiskach i po prostu nam wykonują różne zawody. Tak jak pan powiedział, ogromna jest rola kobiet i życzę paniom szczególnie radości, zadowolenia, beztroski, że tak powiem, i wszystkiego tego, czego panie i starsze i młodsze sobie życzą. Nikt zabierz mnie do tamtych miejsc, gdzie pędzi czas. Brytwa przy serc, a każdą chwilę chciał.